Chciałbym pokazać ulotność czasu i ulotność momentu i chwili. Stwierdziłem, że wykorzystam kartony przemysłowe, czyli surowe, zniszczone kartony, które poddam próbie ognia. I tak po prostu przygotowywałem ze swoim kolegą fotografem. Zaczęliśmy przyjmować próby i robić im zdjęcia poszczególne, które staną się punktem wyjściowym przyszłej pracy. Wybrałem te, które mnie interesują i które chciałbym pokazać i zacząłem je przekładać po prostu w formę swojego takiego emocjonalnego podejścia w rysunku. Ogień w tej pracy ma dla mnie tak naprawdę kluczowe znaczenie. Pokazuje też formę przemijalności i tego, że coś się zaczyna, coś się kończy, i tak jak nasze życie tak naprawdę. Bardzo lubię, kiedy oglądający te prace patrzą między siebie albo z takim pytającym wzrokiem, albo mówią sami, że czuję zapach spalenizny, czuję ten zapach, który potrafi zostawić ogień.